Czego są zaburzone e, wspomnienia? Że ja pamiętam, dzisiaj pamiętam coś w jeden sposób, a za rok będę pamiętał to w inny sposób, bo będę miał inne doświadczenie i te wzorce, te rozpoznawacze wzorców będą działały w inny sposób. Właśnie tak. Właśnie tak i za każdym razem, gdy przywołujesz wspomnienie, no to jest ryzyko, że możesz je zniekształcić później. Czyli i... to nie pamięć jest wadliwa, tylko interpretacja tego, co pamiętamy jest wadliwa. Tak, bo my z sekwencji tych rozpoznawaczy, czyli tych abstraktów, które się zapisały w naszej głowie, a nie z sekwencji obrazów, które gdzieś tam się zakodowały, bo nie, bo to, to jest bardzo rozproszona ta wiedza na temat tego, co robiliśmy, co widzieliśmy. W ogóle cała nasza pamięć jest rozproszona, i to, jest sekwenc to są sekwencje rozpoznawaczy wzorców. No to to, to to jest przywoływane i na bieżąco odtwarzane. Taka rekonstrukcja następuje, i dlatego jak ja teraz staram się przypomnieć, jak ta plaża, na której byłem, jak ostatnio w Grecji byłem, wyglądała. Cześć! Jeśli nie spodobał Ci się ten film, możesz kliknąć tutaj na dole subskrybuj. Będę wrzucał dużo więcej filmów, które Ci się nie spodobają.